Hej, hej, hej! Witajcie w nowej grze na kanale. Pomyślałem sobie, że trzeba troszeczkę rozluźnić atmosferę, za dużo zabijania, za dużo było takich gier, które były dla dorosłych. Tutaj mamy taką gierkę, która jest i dla dorosłych, i dla dzieci. Ja bawię się przy niej świetnie, mam nadzieję, że wy oglądając też będziecie się świetnie bawić. Jest to gra o takim kocie, który jest zrobiony z łódki. On ma różne przygody w różnych miejscach, stara się przykuwać się różne wspomnienia, są też ukryte sekrety, które postaramy się znaleźć, ale jak to wygląda, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczcie to razem ze mną, bawcie się. Zapraszam, hej. No i proszę, mamy tutaj kota, który będzie zwiedzał własne podwórko. Wyszedł stąd po babci. Będzie się przyglądał wszystkiemu, co napotkało. Właśnie się przestraszył motylka. A teraz może jakiegoś spróbujemy zaraz jeszcze złapać, bo tu mamy motylka. O, uciekł. No cóż, może następnym razem zobaczymy. W każdym razie, przepraszam, w każdym razie, albo bądź co bądź, jak to mówił przyjaciel, oj, trochę się skurczyłem, popełniam się drobne błędy, ale to myślę nie będzie z tym problemu. Widzicie, zaczynałam brakować łódki do dalszej podróży. Co teraz? A na szczęście na planszy rozmieszczone jest też łódka, którą będziemy przedłużać na tą podróż. Łapiemy. O, prawie nas przyczastą, ale na szczęście się nic nie stało. Mamy już łódkę na dalszą podróż, więc ruszymy sobie dalej. Tutaj skok, hop, hop i mamy donicę. Na szczęście możemy ją sobie bardziej pociągnąć na tą stronę, żeby łatwiej nam było przejść. Tu możemy się wspiąć z powrotem po naszej łódce. To jest też fajne. Nie wiem, czy to przeskoczę, ale może, a może nie. Spróbujemy w takim razie, tak? O, no tyle jak znowu był, nawet nie dwa, ale uciekły. Oczywiście możemy się też bujać. Możemy się bujać, huśtać. Hopsa! I następnie. I opsa, i jesteśmy już dalej. O, a to jedne wspomnienie, które będziemy zbierać, które później będziemy umieszczać w albumie, żeby móc sobie poglądać. A to później pokażę, gdzie ten album jest. Jak skończymy tą planszę. Oczywiście tutaj, no możemy się bujać, zobaczymy najpierw, czy czegoś nie ma na dole. Nie, jest, nie ma. No to trzeba się wspiąć tutaj z powrotem. I znów pytamy i się bujamy. O, i mam tu już kawałek łódki, która nam pomoże do tego, żeby przemieszczać się dalej. Zobaczmy, czy na dole nie ma jakiegoś ukrytego sekretu. A tu jeszcze nie ma, no, ale warto było sprawdzić. Możemy tu mamy ziołka. Oczywiście takie jabłko zjadło. Fajne, czerwone. A. No cóż, czasem i takie jabłka można w sklepie znaleźć, ale nie zawsze, nie zawsze. Tutaj zrobimy sobie trampolinkę. Opca! I już jesteśmy na kolejnej gałęzi. Wyżej. I kopsa. Podobnie do ptaku. Kolejna pora na trampolinkę, ale najpierw sprawdzimy, czy nie ma czegoś na dole. Widzę, że już jest. Tutaj mamy odpływ, przy którym nie przejdziemy, ale na szczęście możemy sobie tu odblokować przejście. I mamy pierwszy sekret. Kuziczek. Teraz musimy się sporo ten wspiąć do góry. O, na dole.
ledrze odblokuje nam przejście. Oczywiście to już żaden problem. Tutaj robimy hop, tu robimy wiązanie, tu robimy wiązanie. I mamy kolejną trampolinkę, która jest gotowa. I do tego będziemy mogli przejść dalej. Tutaj jest troszkę trudniej, musimy się zawiązać tu, chwycić kolejnego cukrełka. O właśnie, bo już nie wejdziemy na gałąź, bo jest bardzo oddalona. Teraz możemy się wyśpiąć i przeskoczyć do następnej łódki. Jakie to proste, przyjemne, zobaczycie. Na razie będziemy się upuszczać na dół jak alpinista. Mały koci alpinista, bardzo fajnie według mnie zrobiony. Tak jest. O, teraz jedziemy sobie w łódkę. Tym razem zamiast trampolinki musimy sobie zrobić most. Tak, co zaraz pokażę. Musimy tutaj podbierać te jabłka, które były u góry, inaczej nie damy rady. I przepchać po moście. I pany, dawaj. Mamy łóżka, zaraz pokażę pod tą ochronę. Okej, tutaj sobie odblokujemy. Rybka nam wody napuści. Szlaka w drugą przejście. Dalej. Trzeba chwilę poczekać, bo jak im po drugiej stronie jest dość wysoko, nie moglibyśmy doskoczyć tak. Mogłoby tutaj jabłek coś podbierać. Tymczasem, proszę bardzo, jesteśmy na drugiej stronie. No, jakiś ptak się tam chował. Trochę nas wystraszył. Ale to żaden problem. Idziemy sobie dalej. Mamy leżaczek. Trzeba go nieco pociągnąć, ale zauważyłem, że na dole jest coś, co nam potrzebne do dalszej podróży. Byłoby tej włóczki za mało, żebyśmy mogli podróżować sobie dalej. Tu mamy słoneczniki. Na dole jest kolejny sekrecik. Bierzemy sekrecik, proszę bardzo. O, i mamy już bodajże dwa sekrety odkryte. Bardzo fajnie. I kolejny kawałek buczki. To oczywiście dalej. Opsa. Rower. Jak miło. Najpierw musimy go odblokować, bo troszkę nam się tutaj zarósł. Może nie jest nowy, ale myślę, że się nam przyda na chwilę. Pociągniemy go aż tutaj. Tak jest. Proszę bardzo. Opsa. I otwieramy furteczkę i jedziemy. Jazda na rowerku. Kulki na padłówki. A co? Ups. No cóż, troszkę nam się popił. Mam na szczęście. Mamy kolejny kawałek włóczki, który nam pomoże. Tu mamy sekrecik, ale niestety nie doskoczymy do niego w ten sposób. Więc trzeba będzie się trochę pobujać po gałęziach. Opca! Pięknie! Teraz rozwiniemy trochę szyłka, żeby móc do tego sekretu tutaj się dostać. Ale chyba nie. Chyba nie tym razem. Coś mi nie wyszło. Może muszę być wyżej. Spróbuję tego miejsca, by tam dostać. Chyba nawet wiem, którego. Tu na pewno jeszcze nie. O,
za słabo się rozbija, on już grozi, ale myślę, że jak się tu zawiążę, będzie troszkę łatwiej. Teraz się opuszczę. Jeszcze raz rozbujam dużo mnie. O, wstaję na puśtawce. Ty z nas nie lubię puśtawki. A! Nie tym razem, no trudno. Spróbujemy inaczej. Mi się wydaje, że wciąż jestem za nisko. Dlatego spróbuję się tu dostać jeszcze wyżej. Opsa! No i w końcu się udało. No się zawiążę na wszelki wypadek. Jakby jednak moje umiejętności mistyczne nie były aż tak dobre, jak myślę. Możemy się budować dalej. Co jest fajne, widzę w górę kolejny superek, na którym mogę się złapać. O, tutaj elegancko. I pojawiamy się dalej. Super. Mamy kolejne wspomnienie, dom na drzewie, który zaraz do nas trafi. Elegancko. To musimy pociągnąć, bo już zrobiliśmy dziecięcy. O, pieluczki. Na szczęście się znalazł kolejny głębuszek. Tu mamy klocek. Klocek nam się chyba przydał. Ale, żeby się nam przydał, musimy zrobić most. Bo niestety ten sobie go nie przetulamy do góry. Zrobimy sobie pomost. O, mamy kolejny pomost, a raczej trampolinkę. Szczęście. Możemy klocka płomień przetransportować do góry. No i transportujemy. O, już tam. Coś ukryte. Ja no to nie wiedziałbym, że mam na ten niepadł. Więc na pewno na razie mamy sobie klocek z drugiej strony, żeby nam zrobił przeciwwagę. O, niech tam sobie stoi. Widzicie? Mówię, że czasem tylko ukrywane są takie rzeczy w takich miejscach, że na pierwszy rzut oka nie widać. Trzeba mieć czasem dobre oko postrzegawczość. No i teraz sobie przeciwwagę, tu na tą drugą stronę, żeby na wysoki kamień się dotknąć. Brawo! Dobrze! To na dzieciństwie nie chciał się puszczać na takiej właśnie konie w ogrodzie. Pięknego. Stawiacy to. Chcę też trochę stare wspomnienia, trzeba się tu fajnie wybrać, żeby się dostać. No i ta łódźka nam się zaczęła toczyć. Zrobiło się troszkę ciemno, ale nie bójcie się, poradzimy jej na to. Damy sobie tutaj węzełek, Tu też sobie damy węzełek, robiąc sobie drogę na puszkę, która jest tam ukryta. Mamy ukrytą puszkę. Trzeba teraz przetransportować do niej. Aby nie jest za ciężka, to myślę, że spokojnie sobie damy radę. Żeby tu wskoczyć, psa. I chyba psa. I mamy kolejny sekrecik do ukryty. Fajnie, że świeci. I mamy tu z powrotem.
potem tu. I wow, ale polecieli, strzeliło nas jak z procy. Mieliśmy B, prosto w kółko liści. Brawo. Nie było to. I w ten oto sposób dostaliśmy pierwszą odznakę poszukiwacza. Takich właśnie odznaczeń. Tutaj mamy. Tu będziemy zbierać odznaki. Kolejne. Dołączać kolejne zdjęcia do albumu. Teraz go otworzę. Pokażę wam. O. Jest tu parę zdjęć, które można sobie pooglądać. No i dalej nie ma. Pokażę wam jeszcze, bo zdaje się, że udało nam się odblokować wszystkie sekreciki z tego zdjęcia. O tak, udało się. Pozbieraliśmy troszkę różnych takich ogrodowych rzeczy. No i teraz udamy się na kolejne. To jest sea, czyli nad morzem, na plaży, który jest z nas. Więc w tym nagraniu to już wszystko. Dziękuję wam. Do zobaczenia na następnym. Postaram się tak zrobić, żeby jedno zdjęcie na jedno nagranie nam starczyło. Mam nadzieję, że nie będzie to za długo trwało. Chociaż czasem niektóre z tych zdjęć, no niektóre z tych plansze są dość trudne, ale myślę, że damy radę. Do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Hej, na razie.